Narodowego Instytutu Wolności, także będzie można sobie je odtworzyć w późniejszym terminie. I ważna informacja dla Państwa, można w czasie webinarium zadawać pytania na czacie, który jest moderowany. Na pytania na bieżąco będziemy odpowiadać. Jeżeli tak się zdarzy, że jakieś pytanie nie dostaną Państwo od razu odpowiedzi albo będzie skomplikowane, to otrzymają Państwo odpowiedź na to pytanie w późniejszym terminie, a także mogą się Państwo skontaktować w tej sprawie na naszego maila Polskiego Inkubatora Rzemiosła. Ponieważ dużo osób zarejestrowało się na dzisiejsze webinarium, to proszę o cierpliwość, bo tak jak powiedziałam, czat jest moderowany i osoba, która odpowiada na te pytania, potrzebuje chwilki, żeby napisać odpowiedź. Jeżeli chodzi o nasz program Polski Inkubator Rzemiosła, to w ramach tego programu dofinansowywane są projekty, które wpisują się w cel programu. Celem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego, potencjału instytucjonalnego, a także rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Cele szczegółowe programu to rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła. Tutaj głównie chodzi o zakup sprzętu i wyposażenia. Chodzi również o programy komputerowe i różne działania związane z promowaniem rzemiosła. Kolejnym celem szczegółowym programu to rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła, na przykład szkolenia dla członków i pracowników cechów, konsultacje i doradztwo dla przedsiębiorców, warsztaty i szkolenia dla uczniów kształcących się w zawodach rzemieślniczych. Trzecim celem szczegółowym jest wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i z sektora pozarządowego, czyli na przykład organizowanie konferencji, tworzenie lokalnych partnerstw i porozumień. Kto może uzyskać dotacje w ramach konkursu? Są to jedynie organizacje rzemieślnicze, czyli Związek Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemiosła i cechy. Ważna informacja, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego, czyli OPP. Nie muszą. Nasz regulamin tegoroczny różni się, znacznie różni się od tego regulaminu, który od konkursu, który był w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy dwie ścieżki, a teraz mamy zadania. I są to też dwa zadania, natomiast jest więcej podzadań. Zadanie pierwsze, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych, zawiera w sobie trzy poddziałania, które wtedy te dwie ścieżki obejmowały właśnie zadanie pierwsze. Zadanie drugiego w zeszłym roku Państwo nie realizowali. Ale w tym roku ten zakres jest dużo, dużo szerszy. Jeżeli chodzi o pierwsze zadanie, no to tutaj mają Państwo możliwość rozwoju potencjału infrastrukturalnego, rozwoju potencjału organizacyjnego i partnerstwa lokalne. W zadaniu numer dwa chodzi o rozwój i promocję kształcenia dualnego w rzemiośle. I tymi podzadaniami są konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży, eventy promujące naukę zawodów w rzemiośle, materiały promocyjne i edukacyjne, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła i konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego. A teraz podstawowe informacje o konkursie, o tej edycji na rok 2022. Jak Państwo już wiedzą, nabór ofert rozpoczął się 25 maja, natomiast termin upływa 20 czerwca o godzinie 14. Jest to poniedziałek i o godzinie 14 automatycznie zamknie się system. Także do tego czasu należy złożyć wniosek w systemie. Oferty składa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi dotacji. Tam należy utworzyć sobie konto, każda organizacja powinna tam utworzyć konto
i złożyć dwa wnioski. Można też złożyć jeden, ale polecamy aplikowanie o złożenie dwóch wniosków. Projekty mogą być realizowane w terminie od czerwca tego roku do 31 grudnia roku 2023. Czyli maksymalnie mogą trwać 19 miesięcy i polecamy też składanie właśnie wniosków na ten maksymalny okres realizacji. Ten okres realizacji to jednocześnie jest kwalifikowalność wydatków, czyli wydatki, które Państwo zaplanują, mogą być pokrywane w ciągu dwóch lat budżetowych. Pierwszy rok to wydatki od 1 czerwca do 31 grudnia, a drugi rok od 1 stycznia do 31 grudnia. I w ramach konkursu przewidziano dofinansowanie właśnie takich projektów dwuletnich, trwających maksymalnie 19 miesięcy. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Mogą go Państwo wykazać, wkład osobowy lub wkład rzeczowy, natomiast absolutnie go nie wymagamy. I tu Państwa też uwrażliwiam na to, że jeśli chcą Państwo wykazać ten wkład osobowy bądź rzeczowy, no to należy go dokumentować. Czyli w przypadku ewentualnej kontroli też trzeba będzie mieć dokumenty księgowe potwierdzające wniesienie wkładu własnego. Zaznaczam, nie wymagamy wkładu własnego. W tym konkursie brak oferty wspólnej. To znaczy, że ofertę składa tylko jedna organizacja, a partnerstwa są możliwe, mogą je Państwo zawierać w ramach realizacji projektu. Natomiast nie jest to samo, co oferta wspólna. Ofertę składa jeden oferent, jeden cech, jedna izba, Związek Rzemiosła. Jeżeli chodzi o wnioski, to tak jak już powiedziałam, organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski, po jednym na każde zadanie. Na zadanie pierwsze, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych, maksymalna kwota dotacji na dwa lata to 60 tysięcy złotych, czyli na ten pierwszy rok realizacji od czerwca do grudnia to jest 30 tysięcy i na drugi rok od stycznia do grudnia, do końca grudnia to też 30 tysięcy. I na zadanie drugie, rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle, to jest łącznie 120 tysięcy złotych, po 60 tysięcy na każdy rok realizacji. Przy czym ten pierwszy rok od czerwca. Jeżeli chodzi o wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu, tak zwaną alokację, to na zadanie pierwsze na rok 2022 to 2 miliony złotych i tyle samo na 2023. W przypadku zadania drugiego na rozwój i promocję kształcenia dualnego to aż 7 milionów 600 na rok, czyli tutaj na zadanie drugie ta alokacja jest dużo, dużo większa. W tym roku, w tym konkursie stawiamy na Państwa promocję. I teraz wydatki. Jakie wydatki można finansować w ramach konkursu? Jak Państwo już wiedzą, regulamin nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. To jest katalog otwarty. Wydatki mają być skrojone na Państwa potrzeby. To Państwo określają, czego Państwo potrzebują i opisują poprzez działania i finalnie budżet to, czego Państwu potrzeba. Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności i z Państwa koncepcją rozwoju organizacji. Wydatki będą kwalifikowalne, jeżeli spełnią następujące warunki. Będą niezbędne dla realizacji celów Państwa organizacji i niezbędne dla rozwoju instytucjonalnego. Wydatki będą racjonalne, celowe i efektywne. Wydatki zostaną faktycznie poniesione i wskazane w umowie, będą udokumentowane, zgodne oczywiście z przepisami prawa
i wszelkie towary i usługi zakupione w ramach realizacji zadania będą dostarczone i zrealizowane. I tak naprawdę to tyle. Jeżeli chodzi o wydatki, które nie są kwalifikowalne, no to środki konkursu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Ważne też, żeby pamiętać, że w ramach konkursu nie finansujemy zakupu środków trwałych, których wartość jest wyższa niż 10 tysięcy złotych. W regulaminie nie znajdą Państwo katalogu wydatków kwalifikowalnych, ale jest katalog tych kosztów, które nie są kwalifikowalne. I to są właśnie nieruchomości, w tym grunty, maszyny i urządzenia o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, środki transportu, aplikacje i strony internetowe o wartości powyżej 10 tysięcy złotych i pozostałe wartości niematerialne i prawne powyżej 10 tysięcy złotych, takie jak prawa autorskie, majątkowe, licencje itp. Inwentarz żywy, amortyzacja, leasing, te wszystkie wydatki są wskazane wprost w regulaminie. W tej części webinarium odniosę się do jednak wydatków, które mogą Państwo ponosić w kontekście realizacji konkretnych podzadań. Te wszystkie przykłady wymienione w prezentacji zostały również dla Państwa opisane w podręczniku dla oferenta. Serdecznie polecam zapoznanie się z podręcznikiem. Tam jest cały ten katalog przykładowych kosztów, które my jako pracownicy tutaj wypisaliśmy dla Państwa, żeby przybliżyć Państwu, co takiego można finansować w ramach tych podzadań. Natomiast również nie należy się ograniczać tym katalogiem, przyjąć to jako taką propozycję, ale pamiętać, że tak naprawdę to Państwo najlepiej znają swoją organizację i wiedzą, czego potrzebują. Jeżeli chodzi o zadanie numer jeden i podzadanie rozwój potencjału infrastrukturalnego, no to pomysłodawcy programu przewidzieli tutaj finansowanie zasobów technicznych, w tym zasoby informatyczne, które są Państwu potrzebne, a także doposażenie organizacji w sprzęt biurowy IT, czyli informatyczny, zakup oprogramowania specjalistycznego wraz z instruktorem obsługi oraz inne zasoby techniczne. I tutaj nasze propozycje. Mogą Państwo przeznaczyć środki w ramach tego zadania właśnie na zakup sprzętu, czyli na przykład laptopów razem z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych. Mogą to być również tablety, dyski twarde, serwery. Mogą to być różne urządzenia biurowe, projektory, drukarki, skanery. Tu należy tylko pamiętać o tej zasadzie, że nie mogą to być koszt jednostkowy tych sprzętów, tych przedmiotów, nie może przekraczać 10 tysięcy złotych. To jest taka najważniejsza zasada. Kolejną rzeczą, którą mogą Państwo finansować w ramach tego podzadania, to koszty oprogramowania specjalistycznego. W programie jest również wskazane cyberzabezpieczenie i licencja. Także może to być na przykład oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie graficzne. Z poprzedniej edycji wiem, że również może to być oprogramowanie specjalistyczne potrzebne Państwa organizacjom, czyli na przykład oprogramowanie Merlin w formie licencji. I tutaj tak samo należy przestrzegać tej zasady, że koszt jednostkowy nie może przekraczać 10 tysięcy złotych. To samo zadanie, zadanie pierwsze, ale pod zadanie drugie, rozwój potencjału organizacyjnego. Wsparcie organizacyjne rzemiosła wymaga szeregu działań ukierunkowanych na podniesienie efektywności bieżącego funkcjonowania. Działania, które mają na celu wsparcie nie tylko codziennej działalności organizacji rzemieślniczych, ale także pozwalające na samoistny rozwój. Czyli tak naprawdę wszystko, co Państwu pomoże w tym bieżącym funkcjonowaniu, można finansować w ramach tego zadania. I tutaj mogą to być na przykład koszty stworzenia strony internetowej,
dostosowanie strony internetowej do wymogów dostępności zgodnie z najnowszymi wytycznymi, szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych. Mogą Państwo podnosić tutaj swoje kompetencje marketingowe. Mogą Państwo się szkolić w zakresie doradztwa zawodowego. W ramach tego zadania można wykonać analizę społeczno-gospodarczą na potrzeby działalności statutowej. Można również sfinansować doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej, nie tylko tutaj cechów, ale także ISP. I również w przypadku tych wydatków należy pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć 10 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o te koszty jednostkowe. Partnerstwa lokalne, również w zadaniu numer 1. Co tutaj możemy finansować? Zadanie to jest istotne z racji potrzeby zwiększenia zaangażowania środowisk rzemieślniczych we współpracę z podmiotami zewnętrznymi, między innymi związaną z doradztwem zawodowym. W ramach zadania można sfinansować również kampanie fundraisingowe jako przedsięwzięcia nastawione na korzyści społeczne i ekonomiczne. Czyli tak naprawdę dwie rzeczy tu można finansować. Koszty związane z organizacją partnerstw, czyli chodzi głównie o takie miękkie działania, o koszty organizacji spotkań i podróży służbowych. Jeżeli mamy koszty organizacji spotkań, no to tutaj wpisują się koszty noclegów, koszty cateringu. Mogą to być również spotkania w formule online, czyli tak jak na przykład to webinarium, wtedy można wpisać jako koszt abonament do platformy do prowadzenia webinarium. Natomiast koszty planowania i prowadzenia kampanii fundraisingowych, no to na przykład szkolenie z tego, jak pozyskiwać środki, a także koszty związane z prowadzeniem kampanii fundraisingowej. Tutaj przechodzimy już do zadania numer 2, które jest związane z promocją rzemiosła. To jest coś, czego nie było w poprzedniej edycji konkursu i pojawia nam się takie podzadanie jak konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży. Tutaj mogą Państwo finansować organizację po prostu tych konkursów. Działania są to działania, wszelkie działania nastawione na zapoznawanie z ofertą nauki i pracy w rzemiośle dla dzieci i młodzieży. Celem konkursów jest oczywiście kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy, a ich szczególną wartością jest wczesne propagowanie edukacji w zawodach i szacunku dla fachowej pracy. Możemy wobec tego sfinansować koszty nagród i dyplomów. Można kierować te konkursy do przedszkoli i szkół podstawowych, a także do młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych. Można również sfinansować promocję konkursów. W przypadku drugiego podzadania, jakim są eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle, no to można sfinansować wszelkie działania dotyczące wydarzeń promocyjnych rzemiosła, które będą organizowane w skali lokalnej, ponieważ mają one bardzo duży potencjał pozytywnego kształtowania wizerunku rzemiosła. I mogą Państwo sobie sfinansować koszty takich wydarzeń jak festyny, gry terenowe, festiwale rzemiosła. I tak naprawdę to Państwo najlepiej znają swoje lokalne społeczności i środowisko, więc łatwo tutaj będzie Państwu wymyślić przy okazji jakich, przy jakich okazjach można to rzemiosło promować. W ramach tego podzadania można również sfinansować koszty wyjazdów studyjnych, czyli koszt przejazdów, koszty noclegów, koszty udziału w kongresach, konferencjach, a także innych wydarzeniach poświęconych rozwojowi i promocji rzemiosła, o których my nawet nie wiemy, jakie istnieją. Więc tutaj Państwo mogą po prostu wpisać coś od siebie. W przypadku kolejnego podzadania, jakim są materiały promocyjne i edukacyjne,
to środki można przeznaczyć na opracowanie oraz produkcję tych materiałów promocyjnych. Projektowanie w wersji drukowanej lub elektronicznej, koszty ewentualnego wydruku materiałów, koszty produkcji czy kupna materiałów promocyjnych, tak jak wyrobili to Państwo w zeszłym, przy okazji zeszłego konkursu, czyli po prostu gadżety. Tutaj również w każdym podzadaniu trzeba pamiętać o tym, żeby nie przekraczać tej kwoty 10 tysięcy złotych. Kolejne podzadanie to specjalistyczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli, dla uczniów rzemiosła. Celem tego zadania jest umożliwienie uczniom kształcącym się w zakładach rzemieślniczych zdobycie kompetencji lub kwalifikacji specjalistycznych wykraczających poza program kształcenia branżowego, a istotnych dla pracy w danym zawodzie. W ramach tego podzadania mogą Państwo finansować koszty szkoleń lub kursów wykraczających poza program kształcenia branżowego dla wyróżniających się uczniów. Jeżeli chodzi o koszty wizyt studyjnych, to również można uczniom umożliwić wybranie się na takie wizyty. I ostatnie podzadanie, w zadaniu numer 2, to konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego. Te obszary wiążą się z potrzebą wsparcia osób zaangażowanych w kształcenie dualne w rzemiośle, czyli pracowników cechów i członków cechów, ze względu na nasilające się problemy z relacjami interpersonalnymi w procesie edukacji zawodowej w miejscu pracy, jak i zmieniającymi się wymogami formalnymi. I tutaj w programie wprost mamy wpisane, że są to koszty konsultacji i szkoleń dotyczących obsługi administracyjnej kształcenia w miejscu pracy dla członków cechów oraz pracowników cechów, a także koszty konsultacji i szkoleń dotyczących relacji społecznych, interpersonalnych oraz kompetencji pedagogicznych dla członków cechów oraz pracowników cechów. Tu w realizacji tego podzadania należy pamiętać, że odbiorcami tych szkoleń mają być członkowie cechów oraz pracownicy cechów. Nie osoby fizyczne, nie związane z cechami, tylko członkowie i pracownicy. Natomiast wszelkie szkolenia, które będą tutaj Państwo wpisywać, muszą się tematycznie wpisywać albo w obsługę administracyjną kształcenia, albo właśnie w te relacje społeczne, interpersonalne i kompetencje pedagogiczne. Jeżeli tego typu szkolenia Państwo wpiszą, to one na pewno będą kwalifikowalne. Jakie kategorie kosztów są w tym konkursie? Nie ma tutaj limitów procentowych. Wydzieliliśmy tylko kategorie kosztów merytorycznych, w tym koszty promocji, czyli te koszty, które są bezpośrednio związane z realizacją zadania. Możliwe są też koszty obsługi zadania publicznego, czyli te koszty administracyjno-księgowe. Mogą je Państwo finansować w ramach tych wniosków. I koszty związane z rozwojem instytucjonalnym. No to znaczy, że one muszą po prostu być uzasadnione tymi celami, które są określone w programie. Jeżeli chodzi o te koszty administracyjno-księgowe, tutaj Państwo na naszą skrzynkę mailową zadają pytania, gdzie należy je umieścić, jak je wpisać. No więc rzeczywiście może być tak, że jest Państwu potrzebna ta obsługa księgowa albo zarządzanie projektem, no to wtedy mogą Państwo wpisać, w zależności od tego, jakie podzadanie wybrali Państwo do realizacji, albo jakie podzadania Państwo wybrali do realizacji, no to po prostu wpisują Państwo w to podzadanie. Kolejną sprawą są zasady rozliczania podatku VAT. W przypadku VAT-u, jeżeli jest możliwość jego odliczenia, to mogą to Państwo zrobić, wtedy budżet sporządza się w kwocie netto. Jeżeli nie chcą Państwo go odpisywać, no to jest sporządzenie budżetu w kwocie brutto. Rezultaty.
Jeżeli chodzi o rezultaty, to nie ma obowiązku realizacji wszystkich rezultatów. Mogą Państwo wybrać te, które Państwo odpowiadają. Dodatkowo mogą Państwo wpisać własne rezultaty, które wydają się Państwu odpowiednie do tych zadań, które Państwo określili. Należy pamiętać, że rozliczenie dotacji to jest tak zwane rozliczenie przez rezultaty, co oznacza, że one są kluczowe w procesie rozliczenia. Żeby dotacja była uznana za rozliczoną, to należy zrealizować wszystkie rezultaty lub minimum 80%. To zazwyczaj się dzieje, natomiast tutaj tylko uwrażliwiam, że jeżeli będzie to poniżej 80% realizacji rezultatów, no to jakąś część dotacji trzeba będzie zwrócić. Także przestrzegam przed tym, żeby rezultaty jednak wpisywać, żeby były możliwe do realizacji. Żeby nie wpisać takich rezultatów, które no niestety trudno będzie potem udokumentować. Czyli na przykład jak jest jakiś event, wydarzenie związane z rzemiosłem, to lepszym rezultatem tutaj będzie liczba wydarzeń. Jeden, bo łatwo to udokumentować, na przykład dokumentacją fotograficzną, a lepiej nie wpisywać liczba uczestników takiego wydarzenia, no bo trudno tutaj zbierać podpisy na liście obecności. Kolejna rzecz, którą sobie omówimy w ramach tego webinarium, to ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna będzie dokonywana przez ekspertów, przez dwóch ekspertów i oni będą oceniać Państwa oferty w oparciu o 5 kryteriów. Mają Państwo do zdobycia 100 punktów w ramach tej oceny. No i ponieważ jest to konkurs, no to dofinansowanie dostaną najlepsze oferty. Wnioski, które zostaną uznane za najlepsze. Omówimy sobie pokrótce te kryteria i również tutaj uwrażliwię Państwa na pewne kwestie. Pierwsze kryterium merytoryczne odnosi się do celów programu. W tym kryterium będzie oceniana adekwatność wniosku do celów programu, czyli tych, które przeczytałam na samym początku. Eksperci będą oceniać wnioski całościowo, to znaczy, że będą szukać tych informacji w całym wniosku i oceniać w odniesieniu do wszystkich informacji, które Państwo tam zawarli. To kryterium oznacza, że działania powinny dotyczyć podzadań wskazanych przez program. Tutaj naprawdę rekomendujemy wybieranie jak największej liczby tych podzadań, ponieważ taki wniosek będzie uznany za najbardziej kompleksowy, ten, który w najwyższym stopniu spełnia cele programu. Nie wszystkie działania muszą być finansowane w całości ze środków dotacji. Mogą Państwo sfinansować część sprzętu czy wynagrodzenia z własnych środków, jednak wkład własny nie jest oceniany. Nie muszą Państwo tego wkładu własnego wnosić. Wkład własny, jeżeli zdecydują się Państwo na jego wniesienie, to wtedy trzeba będzie go udokumentować. Także proszę pamiętać, że nie trzeba tego wkładu własnego ponosić. I działania powinny realizować cele szczegółowe programu, które tutaj są wymienione, może już ich nie będę przytaczać, one są i będą dla Państwa dostępne, na przykład w regulaminie. I ważną kwestią, na którą tutaj też eksperci będą zwracali uwagę, to, że oferta powinna być adekwatna do potrzeb uczestników zadania oraz organizacji, która jest zaangażowana w realizację, czyli chodzi po prostu o potrzeby cechów ISP i uczestników, czyli odbiorców zadań, czyli uczniów i kadry. Kryterium merytoryczne drugie odnosi się do jakości działań. Jakość działań jest oceniana w odniesieniu do opisu tych działań, a także rezultatów. I tutaj eksperci będą zadawali sobie następujące pytania, oceniając Państwa oferty. Czy działania, które Państwo opisali, odpowiadają na Państwa potrzeby w zakresie właśnie Państwa działalności?
w tym rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego? Czy są te działania spójne właśnie z tą Państwa działalnością? Czy problemy i potrzeby Państwa organizacji zostały precyzyjnie zidentyfikowane? Czy zostały te problemy uzasadnione? Czy zaplanowane działania są spójne, a to wzmocnienie instytucjonalne wpłynie na skuteczność, zasięg, efektywność realizacji tych Państwa celów statutowych? Następnie, czy harmonogram zaplanowanych działań jest wykonalny? Tutaj w kontekście harmonogramu należy pamiętać o tym, o tych terminach, które wskazujemy jako okres realizacji zadań, czyli od czerwca do grudnia 2023 roku. Czy plan działań przyczyni się do Państwa wzmocnienia w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego, potencjału instytucjonalnego, w zakresie właśnie rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego? Także tutaj wniosek, oferta muszą się odnosić do cały czas do tego tematu i nie mogą odbiegać od niego. Eksperci będą też oceniać, czy działania zaproponowane przez Państwa wynikają z diagnozy potrzeb i czy się przyczynią do osiągnięcia opisanej wizji rozwoju organizacji. Następne kryterium merytoryczne to ocena wpływu działań na interesariuszy, organizację i jej otoczenie. Tu są oceniane zasięg i znaczenie wpływu działań z punktu widzenia rozwoju instytucjonalnego, interesariuszy i państwa grup docelowych, czyli uczniów, a także kadrę, osoby, które pracują w cechach. Będzie oceniana spójność działań i rezultatów, jakość wskaźników rezultatu oraz jakość metod pomiaru ich osiągnięcia. Czyli w skrócie, im więcej działań, tym projekt jest bardziej wartościowy i najpewniej uzyska wyższą ocenę. Im więcej rezultatów, tym również projekt będzie bardziej wartościowy. Będzie oceniany również plan utrzymania trwałości rezultatów i sposób upowszechniania rezultatów. Jeżeli chodzi o kryterium czwarte, to jest coś takiego jak możliwość, czyli wykonalność realizacji działań. Tutaj w szczególności oceniany jest ten potencjał kadrowy, techniczny i ekonomiczny. Czy Państwo są w stanie zrealizować to, co Państwo sobie zaplanowali? Doświadczenie w działalności opisanej w ofercie. No tu zakładamy, że mają Państwo doświadczenie w tym temacie. Adekwatność sposobu zarządzania realizacją zaplanowanych działań, ich trafność i wszechstronność analizy ryzyka. Tutaj rzeczywiście można się podjąć właśnie o rozpisanie tych ryzyk, które potencjalnie mogą wystąpić. Ostatnie kryterium merytoryczne to zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu działań. W tym kryterium będzie oceniany budżet. Budżet będzie oceniany w zakresie takim, że wydatki powinny być niezbędne do osiągnięcia rezultatów. Czyli należy ponosić tylko takie wydatki, jakie są Państwu właśnie potrzebne. Czy wydatki są kwalifikowalne? Czyli czy na przykład ekspert nie zidentyfikował jakiegoś wydatku powyżej 10 tysięcy złotych na zakup jednostkowy? Czyli jeżeli są na przykład ileś komputerów, które przekraczają 10 tysięcy złotych, to jeszcze jest w porządku, no bo to może być zakup kilku komputerów, ale nie może to być jeden komputer, który przekracza 10 tysięcy złotych. I eksperci będą tutaj przez nas uwrażliwiani na te kwestie. Czy wydatki są racjonalne i efektywne, to znaczy czy są po prostu, czy mądrze Państwo to zaplanowali, czy nie są przesadzone. Czy są zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i czy odpowiadają cenom rynkowym, czy są po prostu dobrze oszacowane. Już na etapie oceny eksperckiej może się okazać, że niektóre wydatki są oszacowane. I teraz tak, dobrze jest tutaj pilnować takiej zasady złotego środka, czyli wpisać koszty, które są
Nie za bardzo ogólne i nie za bardzo szczegółowe. Tutaj Państwo w ubiegłej edycji konkursu już mają w tym doświadczenie, wiedzą o tym, jak należy te budżety konstruować. Ja tylko tu zwracam uwagę na to, że jeżeli w kosztorysie, w rodzaju kosztu wpisują Państwo na przykład spotkanie konsultacyjne, którego koszt to 10 tysięcy złotych, to wpisanie takiego kosztu jest dopuszczalne, o ile w działaniach opisali Państwo, co dokładnie zostanie zrobione w ramach tego spotkania konsultacyjnego i jakie koszty zostaną poniesione w ramach tego spotkania konsultacyjnego. Chodzi o to, żeby dla eksperta było jasne, że to spotkanie konsultacyjne to będzie zaproszenie gości na to spotkanie, że będzie to na przykład koszt wynajęcia sali, koszt transportu, koszt cateringu, koszt tutaj wynajęcia jakiegoś prelegenta albo osoby, która przeprowadzi szkolenie. To musi wynikać z opisu tego działania, jeżeli koszt jest w ten sposób opisany. Jeżeli wskazują Państwo koszt, piknik rzemieślniczy wyceniony na 55 tysięcy złotych, to, bo jest to koszt bardzo ogólny, to jest on możliwy tylko i wyłącznie, jeżeli w opisie działania, gdzie Państwo opisują, co zostanie zrealizowane w ramach tego pikniku rzemieślniczego, jeżeli tam opiszą Państwo po kolei, co zostanie sfinansowane. Nie muszą tam być wskazane kwoty szczegółowe, bo one potem w czasie realizacji mogą się przecież różnić, ale należy wskazać, że będzie to na przykład koszt wynajmu nagłośnienia, koszt transportu, wynagrodzenie czyjeś, catering, poczęstunek. W ramach pikniku mogą Państwo też jakieś konkursy organizować, ale wtedy należy to opisać, bo dla eksperta taka kwota na jedną pozycję budżetową może się wydać tutaj za duża, więc należy to uszczegółowić. Wkład własny. To o tym już mówiłam wcześniej, ale przypomnę to jeszcze. Nie jest wymagany i wniesienie wkładu własnego nie jest oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu. Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków będą sporządzone listy rankingowe i będzie powołana komisja konkursowa w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie i następnie zostanie ogłoszona lista wniosków rezerwowych, lista wniosków odrzuconych i tych, które są zakwalifikowane do realizacji. Po zatwierdzeniu listy przez dyrektora Narodowego Instytutu listy zostaną opublikowane na stronie NIW. I tutaj ważna informacja, nie przewidujemy odwołań od rozstrzygnięcia konkursu. Karta oceny zostanie Państwu udostępniona w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem systemu obsługi dotacji. O dostępności karty otrzymają Państwo informacje mailowo bądź właśnie przez system obsługi dotacji. Nie trzeba prosić dodatkowo o te karty. Teraz skupię się na kwestii obowiązku zapewniania dostępności projektu osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest z dnia 2019 roku, co oznacza, że ona już obowiązuje od wielu lat. Ustawa ta nakłada obowiązek stosowania wymagań minimalnych w obszarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Dotyczy to także podmiotów korzystających ze środków publicznych. Jeżeli chodzi o wymagania minimalne, to w przypadku dostępności architektonicznej chodzi o to, że na przykład korytarze, klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich osobom na przykład na wózku, osobom korzystającym z kul, lasek, osobom starszym, osobom z wózkami dziecięcymi, osobom, które mają różne problemy z poruszaniem się. Czyli takie osoby powinny mieć ułatwiony ten dostęp w windach, na schodach, na korytarzach, w ciągach pieszych, w budynkach.
Dostępność cyfrowa to dostosowanie strony do standardu, do najnowszych standardów dostępności. Dostępność informacyjno-komunikacyjna to zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania Państwo wykonują w postaci nagrania w polskim języku migowym bądź umożliwienie komunikacji w taki sposób, jaki będzie dogodny dla tej osoby ze szczególnymi potrzebami. Także ustawa opisuje tutaj konieczność stosowania tych wymagań minimalnych, ale jeżeli Państwo nie są w stanie zapewnić tych wymagań minimalnych, to tutaj jest możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego. I teraz uwaga, jeżeli Państwa organizacja, czyli cech albo izba, mieści się w budynku niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych, to absolutnie nie wyklucza jej w startowaniu w konkursie. Kwestie wymogów w zakresie dostępności nie są elementem składowym oceny merytorycznej i określone w regulaminie zapisy o dostępności nie wykluczają żadnego podmiotu z udziału w konkursie. I teraz przybliżę Państwu, o co chodzi właśnie z tym dostępem alternatywnym. Jeżeli ze względów technicznych lub prawnych, na przykład ochrona konserwatorska budynku, organizacja nie może zapewnić dostępności minimalnej, to należy stosować dostęp alternatywny. Dostęp alternatywny to na przykład zmiana organizacji obsługi, na przykład przeniesienie obsługi klientów, beneficjentów do pomieszczenia na parterze, do którego nie prowadzą schody, a jeśli na przykład są takie schody, to należy zapewnić tym osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, na przykład pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, przeczytanie dokumentu osobie słabowidzącej, pomoc z wniesieniem wózku, jeżeli przychodzi do nas mama z dzieckiem, pomoc w komunikacji. Jeżeli tutaj we wniosku, w ofercie opiszą Państwo, że będą stosować ten dostęp alternatywny, tak jak tutaj jest wskazane w prezentacji, to jak najbardziej spełniają Państwo ten obowiązek. Dodatkowo chciałam Państwu tutaj polecić materiał, który został nagrany w ramach Akademii NIF, specjalnie właśnie na potrzeby tego zapewniania dostępności osobom o szczególnych potrzebach. Zostało nagrane webinarium pod tym tytułem, które można sobie przesłuchać, zapoznać się z tym i przekonać się o tym, że ten obowiązek absolutnie nie wyklucza żadnej organizacji z ubiegania się o środki Narodowego Instytutu Wolności. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo również uzyskać, zapoznając się z programem Dostępności Plus. I teraz jeszcze opowiem o sposobie złożenia wniosku. Jak już wcześniej powiedziałam, a Państwo wiedzą z poprzedniej edycji, wnioski należy wypełnić i złożyć za pomocą systemu obsługi dotacji. On jest dostępny na stronie generator.nif.gov.pl. I termin składania wniosków upływa 20 czerwca o godzinie 14. To jest system informatyczny, który automatycznie zamknie się o godzinie 14. Więc proponuję tutaj wcześniej sobie wnioski przygotować, zapisać je w wersji roboczej, uzupełniać i po prostu złożyć je troszeczkę wcześniej. Ważna informacja, nie ma tutaj żadnych załączników, nie dołączają Państwo żadnych załączników. Wniosek w formie papierowej będzie załącznikiem do umowy, ale tylko dla tych Państwa, którzy uzyskają dotację. Więc na razie tylko w wersji elektronicznej Państwo wysyłają ten wniosek przez internet. Jeżeli chodzi już o samą ofertę, jak wniosek wypełnić, jeden i drugi, bo wypełniają Państwo dwie oferty, to przygotowałam dla Państwa taki podręcznik, jak wypełnić ofertę.
On jest do pobrania na stronie NIW-u w zakładce Nasze Programy Polski Inkubator Rzemiosła i krok po kroku przeprowadza Państwa przez ten proces złożenia wniosku. Jest tam opisane, co w każdym polu należy wpisać, żeby oferta była jak najlepsza. Co więcej, każda oferta ma taką pomoc kontekstową. To są takie pytania, które zostały zamieszczone nad każdym polem i wystarczy odpowiedzieć na te pytania, opisać to w tych polach do wypełnienia, żeby wniosek był bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli chodzi o wypełnienie oferty, to też polecam Państwu skupienie się właśnie na potrzebach własnej organizacji i wypełnienie wniosku samodzielnie, ponieważ to Państwo najbardziej znają swoją organizację i swoje problemy, a także jakieś wyzwania i możliwości, które przed Państwem stoją. Także jestem przekonana, że samodzielne wypełnienie wniosku tutaj będzie jak najlepszym pomysłem, bo taki wniosek będzie najbardziej wartościowy. Jeżeli chodzi o dodatkowe materiały, które dla Państwa przygotowaliśmy, no to w tej zakładce poświęconej Polskiemu Inkubatorowi Rzemiosła mogą Państwo znaleźć tą prezentację, jak wypełnić ofertę, podręcznik dla oferentów. Ten podręcznik zawiera przykładowe koszty, na które mogą Państwo przeznaczyć dotacje, ale zawiera także dużo więcej informacji, na które tutaj w ciągu godziny no po prostu nie ma czasu, żeby wszystko omawiać. Natomiast tam jest taka instrukcja, jest opisane, jak prawidłowo sporządzić diagnozę potrzeb organizacji, jak wniosek napisać w ten sposób, żeby eksperci rzeczywiście ocenili go najwyżej. Co więcej, mogą Państwo skorzystać z kanału na YouTubie, kanału, który prowadzi Narodowy Instytut Wolności i my tam umieszczamy różne webinaria. Niektóre webinaria dotyczą innych programów, innych konkursów, ale tematycznie mogą Państwu bardzo pomóc przy pisaniu oferty, bo są prowadzone właśnie pod kątem elementów wniosku, które Państwo muszą wypełnić. Co więcej, polecam Państwu kontaktowanie się z naszą infolinią, ponieważ od godziny 10 do godziny 15 pracownicy naszego biura będą odpowiadać na Państwa pytania, jeśli tylko będą Państwo mieli jakieś wątpliwości. Kolejnym takim kanałem wiedzy dla Państwa jest skrzynka mailowa, która też na bieżąco jest obsługiwana. I staramy się tam jak najbardziej kompleksowe odpowiedzi Państwu przygotowywać. Adres tego maila to jest PIR, jak Polski Inkubator Rzemiosła, @niw.gov.pl. I jeżeli chodzi o mnie, to już wszystko. Pokrótce chciałam tu Państwu przybliżyć zasady tegorocznego konkursu. I co jeszcze mogę powiedzieć na koniec? No polecam Państwu składanie po pierwsze dwóch wniosków, jednego na jedno zadanie, drugiego na drugie zadanie. Polecam Państwu serdecznie składanie tych wniosków na jak najdłuższy okres realizacji, czyli od czerwca tego roku do końca grudnia przyszłego roku. I polecam też Państwu serdecznie wykorzystanie tej kwoty dotacji, która jest dla Państwa przeznaczona. Czyli w przypadku pierwszego zadania to jest łącznie 60 tysięcy złotych, a w przypadku drugiego zadania to jest łącznie 120 tysięcy złotych, ponieważ może się tak zdarzyć, że po prostu eksperci oceniający te wnioski w odniesieniu do celów programu mogą takim wnioskom po prostu dawać największą punktację z tych względów, że te wnioski najbardziej kompleksowo realizują cele programu. Mam tutaj na koniec jeszcze pytanie do Państwa, czy na zakończenie, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tutaj zobaczę, że się pojawią, to może uda mi się odpowiedzieć.
A jeżeli się nie pojawią, no to, to zakończę to webinarium i widzę, że tutaj bardzo dużo pytań Państwo przysłali. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Być może wiele z nich się powtarza, to wtedy możemy po prostu też je spisać i na przykład zamieścić w tej zakładce. Mamy taką zakładkę właśnie z tymi dokumentami konkursowymi, tam gdzie jest podręcznik i regulamin, i tam po prostu możemy spisać te pytania w formie najczęściej zadawanych pytań. Tam też po prostu pojawią się te pytania z webinarium. Także ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w pisaniu wniosków.